Nowy darmowy pakiet Fortnite, nowe darmowe skiny ze współpracy. Czy jest to prawda, czy jest to fake? W tym materiale odpowiem wam na to pytanie, bo dużo osób hype'uje się, że będzie nowy mega skin Naruto za darmo i faktycznie coś w tym jest i ten skin faktycznie może być za darmo, bo szykuje się nam nowa mega duża współpraca, no i warto po prostu o tym wiedzieć. Plus w tym materiale powiem wam jeszcze o kolejnych darmowych przedmiotach i faktycznie są one dostępne dla każdego. Plus oczywiście dam wam jeszcze informacje o przeciekach związanych z nowym sezonem 8 i no oczywiście nowym rozdziałem 3. Także jeśli jesteś graczem Fortnite'a, nie pozostaje ci nic innego jak obejrzeć cały ten film, bo naprawdę będzie ciekawie. A ty drogi widzu, pamiętaj jeszcze o tym, żeby koniecznie zostawić mi subika, apeczkę w górę, jeśli obejrzysz ten filmik i napisać, co sądzisz o obecnych skinach, które wam pokażę i o tych teoriach, które powiem. Dodatkowo pamiętajcie, że jeśli wpiszecie kodzik SEIKAMSTAR w sklepie, to ja raz będę wam mega wdzięczny, bo mi mega pomagacie, także koniecznie wpiszcie SEIKAMSTAR w sklepu. A dwa, jeśli będziecie kupować w nowym sezonie karnet, to gorąco zachęcam na zakup właśnie z kodem SEIKAMSTAR, no będę wam po prostu mega za to wdzięczny. Dobra, a co nas czeka i co ma być za darmo? Tutaj pojawiły się takie informacje, no i są one dostępne w internecie, na Twitterze czy to na YouTubie, że ma być nowy darmowy skin, a właściwie nowy darmowy pakiet. I tutaj właśnie gracze przedstawiają, że Naruto, współpraca z Naruto, która nadchodzi do Fortnite, może spowodować to, że faktycznie te skiny będą za darmo i da się je zdobyć i będą dla każdego. Jak to obecnie wygląda z poziomu takiego jakby nie jakichś fejków, tylko po prostu z realnych wiadomości wydobytych od leakerów. No i tutaj muszę was zaskoczyć, że tak będzie współpraca z Naruto. Ja wam to mówiłem parę miesięcy temu, wtedy nikt mi oczywiście nie wierzył, tak samo jak z innymi przeciekami. No i Naruto będzie na 99% w Fortnite i będzie on, uwaga, uwaga, już w nowym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie, jeśli rozmowy pójdą dobrze, zobaczymy Naruto i że będzie on faktycznie w grze. I co ciekawe, ten skin ma nie być w sklepie. I tak są to oficjalne informacje od leakerów. No i tutaj gracze przedstawiają ten pakiet, jako by miał być za darmo. Wam oczywiście go troszeczkę powiększę, proszę bardzo. No jest to Naruto i Sasuke pak. Z tego co wiadomo, miałby się znaleźć właśnie Naruto, no i być może jeszcze Sasuke w Fortnite. Tutaj ja oczywiście swoje informacje posiadam bardziej o Naruto i ten skin obstawiam, że tak jak mówię, będzie w Fortnite, raczej na pewno. No i tutaj dlaczego miałby być za darmo i czy to wszystko co jest na ekranie będzie zawierał po prostu ten pakiecik i że każdy będzie go mógł zdobyć, tak samo jak Shadow Ruby, czy nie. No i tutaj niestety muszę was zmartwić, że osoby, które wam mówią, że na 100% ten pakiet będzie w grze i że będzie on tak samo wyglądał i to wszystko zawierał, no to niestety was zmyślają, bo jest to grafika stworzona przez jednego właśnie z grafików. No i niestety nie jest to właśnie oficjalny pakiet, który miałby trafić do Fortnite'a. Oczywiście są jakieś szanse, że coś takiego się pojawi, aczkolwiek są one mega małe. I czy to znaczy, że Naruto nie trzeba kupić? No właśnie, nic bardziej mylnego. Według moich informacji, które udało mi się znaleźć od największych leakerów typu Hypex, Shina i FireMonkey, wychodzi na to, że faktycznie Naruto da się zdobyć za darmo. Jeśli Epic Games nie zmieni swoich planów i zrobi wszystko jak właśnie obecnie jest zaplanowane, no to wychodzi na to, że Naruto znajdzie się, uwaga, uwaga, w karnecie. Tak, bardzo możliwe, że Naruto znajdzie się w karnecie, bo obecnie wszyscy leakerzy wskazują na to i również informacje, które mówiłem wam parę miesięcy temu, wskazują na to, że ma być dostępny Naruto, tylko że w karnecie. I czy to właśnie dobry pomysł, czy nie? No i tu prawdopodobnie wygląda na to, że być może będzie to zrobione tak samo jak z Supermanem, czyli po prostu, że Naruto znajdzie się jako specjalny skin w karnecie, który byłby dla każdego za darmo. Nie byłby to na przykład zwykły skin karnetowy, tylko byłby to po prostu skin, który jest w karnecie jako dodatkowy styl, coś na zasadzie Deadpoola, Supermana, Aquamana, który jest na początku ukryty, a dopiero potem się pokazuje. Pamiętajcie, że to wszystko są tylko przecieki, więc nie wszystko musi się sprawić, bo raz, Epic Games może zmienić plany, dwa, leakerzy mogą mieć troszeczkę słabe informacje, aczkolwiek te leaky, które wam teraz mówię, pochodzą tak naprawdę od wszystkich największych leakerów. No i tak jak mówię, ja też w przypadku poprzednich współprac, które wam mówiłem, niektóre były związane z leakerami, niektóre nie, po prostu zawsze trafiałem, także jak widzicie, mam praktycznie w tym momencie cały czas tą skuteczność dosyć dużą, no po prostu wszystko co wam mówię najczęściej się po jakimś tam czasie sprawdza. No i teraz jak może ten Naruto wyglądać? Niestety oficjalnych jakby zdjęć jeszcze oczywiście nie ma, aczkolwiek gracze prezentują go w ten sposób. Jest to właśnie taki koncept stworzony przez graczy, no po prostu będzie to w stylu anime oczywiście zrobione, dlatego że jak wiecie, w Epic Games już wprowadzono styl anime do Fortnite'a, czyli na przykład właśnie pakiet Cyber Infiltratora, no i na przykład parę innych właśnie skinów, które są robione w tym stylu. Skin byłby prawdopodobnie przedstawiony tak jak zwykły Naruto, tylko w tym takim kreskówkowym stylu. No i teraz co warto jeszcze wiedzieć? Warto wiedzieć o tym, że nowy sezon zapowiada się mega ciekawie, no i że warto na pewno zapatrzyć się w karnecik. Osobiście, jeśli grasz Fortnite'a, no to bo jakby gwarantuję ci, że na pewno warto kupić karnet, dlatego że każdy
karnet jest mega opłacalny, zawsze się zwracają fałdulczyki, no i że ma być Naruto, także też taki jest fajny motyw. Oczywiście nie są to ostatnie darmowe rzeczy, o których wam dzisiaj powiem. Chciałbym wam przypomnieć o tym, że można odebrać nagrody FNCS całkowicie za darmo. A jak to zrobić i jak zdobyć wszystkie nagrody FNCS? Jak wiecie, niektórzy wszystkich nagród pisali, że nie dostali, no i niektórzy są właśnie troszeczkę przerażeni, że nie da się już odebrać obecnych nagród FNCS, czyli właśnie plecaka, emotek, jakiś tam graffiti, ekranów czytywania, ale nic bardziej mylnego, wszystko da się zdobyć. I dlaczego wam o tym przypominam? Dlatego, że Epic Games zrobił jakby taką promocję troszeczkę, że jeśli finały właśnie FNCS będzie oglądać je na Twitchu, to dostajecie cały pakiet wszystkich przedmiotów. Dlaczego jest takie ważne? Już wam tłumaczę, dlatego że jeśli nie oglądałeś poprzednich tygodni, to możesz nadrobić wszystko oglądając finały. Także jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć finały, będą one już niedługo. Oczywiście będzie informacja tutaj w grze również i na moich streamkach, kiedy dokładnie są finały. Także śledźcie to i obejrzyjcie sobie te FNCS-ki. Wystarczy 20 minut oglądać, bo dostajecie z wszystkich poprzednich tygodni nagrody. Także jest naprawdę dobry deal. No po prostu na poprzednich tygodniach nie trzeba było być. A odnośnie jeszcze samego sezonu, bo mówiłem, że właśnie nam mam jakieś linki i nowego rozdziału. No i tutaj pojawiło się dużo informacji, również od leakerów, no że na pewno wróci kostka Kevin. Jak wiecie, w Fortnite cały czas coś się dzieje, no i tutaj leakerzy wskazują, że niedługo będzie właśnie kostka Kevin i że zacznie się coś mega dziać. Również leakerzy wskazują na to, że być może czeka nas jeszcze jakiś duży evencik, który będzie związany ze statkiem matką. I to jest właśnie mega jakby taka popularna teoria i również ją potwierdzam, popieram, że na pewno czeka nas jakiś evencik przed końcem sezonu, także teraz będzie na pewno ciekawie, bo zostały już tylko 3 tygodnie do końca sezonu, także po prostu warto sobie ogarnąć trochę czasu, żeby po prostu wiedzieć, coś będzie się działo w porcie, bo teraz na pewno będzie ciekawie. Również czeka nas ostatnia aktualizacja na tydzień, czyli we wtorek. Kolejny wtorek będzie właśnie aktualizacja. No i ja będę robił wtedy streamka, także jak coś, zapraszam was serdecznie, tak samo jak codziennie wieczorami, na streamki z Fortnite'a. Odnośnie nowego sezonu, tutaj gracze sugerują tak troszeczkę, a właściwie leakerzy, że nowy sezon może być związany z motywem na przykład Egiptu, starożytnego Egiptu bądź pustyni. Jest to właśnie taki motyw, który faktycznie mógłby się wydarzyć. A skąd te leaky pochodzą? Pochodzą one stąd, że właśnie leakerzy wydobyli troszeczkę nazw lokacji, które mają być rzekomo w nowym sezonie. No i wychodzi na to, że być może będzie coś z pustynią albo z Egiptem związanego w Fortnite w nowym sezonie. Również jest informacja, że jakby nowy silnik właśnie w Fortnite, który miał być w tym sezonie, został niestety przesunięty i niestety nie zobaczymy go w tym sezonie. Także jeśli ktoś czekał na nowy silnik w Fortnite, no to raczej szybko się go nie doczekamy, bo w tym sezonie go raczej nie zauważymy. Dodatkowo również ja mogę wam zapewnić, a właściwie taką teorię moją, że nowy sezon będzie bardzo, ale to bardzo fajny z jednego powodu, że po prostu Epic Games strasznie rozdaje dużo właśnie teraz darmowych przedmiotów, no i jak wiecie, Epic Games tym hypuje grę, a jeśli Epic Games hypuje grę, no po prostu znaczy, że nowy sezon może być mega, mega mocny i Epic Games chce ściągnąć jak najwięcej osób, no bo może on być po prostu przełomowy. Także jeśli mogę tutaj zasugerować, ogarnijcie sobie tak, żeby na nowy sezon troszeczkę pograć, kupić ten karnet, no bo może być naprawdę fajnie i może dużo się dziać. Również warto wspomnieć o tym, że być może teraz był właśnie, jakby wiecie, wczoraj turniej Oski na J. Belvinsa, no i być może nie jest to ostatni turniej w tym sezonie, bo ostatnio Epic Games zaczęło cyklicznie robić turnieje co tydzień o darmowe skiny, także jeśli na przykład lubicie turnieje, lubicie rywalizację, no to warto po prostu sobie zaogarnąć coś klasu, bo być może jeszcze w tym sezonie coś takiego zauważymy. Oczywiście jeśli chcecie być na bieżąco, śledźcie mój kanał, walnijcie tutaj subika, apeczkę w górę i wpiszcie kod SAYCAMSTER w sklepie, a ja będę już się żegnał i dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, a wy pamiętajcie, drodzy widzowie, że socjale, Instagram, Discord, oczywiście TikTok, Twitter są w opisie. Jeśli ktoś chce, zapraszam serdecznie, to było na tyle, do następnego, trzymajcie się, siema!